Cześć kochani, witam się z wami w nowym vlogu i zaczniemy od takiej zagwozdki, o której nie opowiadałam też Cyrylowi, który jest za kamerą, więc rozsiądźcie się wygodnie. Pamiętajcie o łapkach w górę, jak ktoś nie subuje, to zapraszam do subowania i już wam opowiadam, o co chodzi. Byłam z Olim na basenie i zachciało mi się siku. No i sobie poszliśmy. I się zastanawiałeś, czy wolno lać do wody. Nie, nie wolno. To o dziwo wiedziałam, ale mam coś lepszego. Poszliśmy do damskiej przymierzalnio, prysznicowalnio, toalety. Tam było tak, że trzeba przejść przez prysznicę, żeby pójść do toalety. No więc poszłam z nim do damskiej, no bo jednak jestem starsza niż on i tak sobie myślę, no lepiej, żeby jakby co, on zobaczył kogoś, niż żebym ja zobaczyła kogoś. No i słuchajcie, myła się tam babka, która jak nas zobaczyła, akurat się myła na golasa. Ja tam się myję w stroju, tak po prostu sobie robię tak. Bo tam nie ma żadnych przedziałek, tak sala po prostu i co metr, jak w więzieniu, gałki te prysznicowe, żadnych zasłonek, więc no pani się myła tak, jak ją stworzyli i zobaczyła na ciebie. Dlaczego pani tu przyszła z dzieckiem? A ja mówię, no synek jest mały, no nie mogę z nim pójść do męskiej. I tak na mnie spojrzała tak. Z taką nienawiścią. O Boże, co za babcz ty wstrętny. No właśnie, i ja tobie jeszcze tego nie opowiadałam, a jestem ciekawa, co sądzą widzowie. Czy powinno się pójść z małym dzieckiem do męskiej? Mi się to wydaje dziwne, ale nie chcę sugerować odpowiedzi. Więc czy ja powinnam pójść z nim do męskiej i zobaczyć może gołego faceta? Czy to, że Oli poszedł ze mną do damskiej, to było coś nie tak? No, znaczy, jestem ciekawa. Ja wam powiem, że moim zdaniem to jest absolutnie normalne, bo sam pamiętam, jak byłem dzieciakiem, a byłem chłopcem. Za młodu i zawsze z mamą chodziłem do damskiej i co więcej tam było pełno chłopców ze swoimi mamami i dla nikogo no to tak, nie było nic dziwnego. Dziecko nie patrzy na ciało kobiety jako na jakiś obiekt, tylko po prostu no małe na pupa, dzieci nie interesują się seksualnością no. W ten sposób i wydaje mi się, że nie wiem, reakcja tej babki była nie tyle adekwatna, co naprawdę turbo dziwna. No ale dobra, to twoje zdanie, czekamy na widzów, piszcie w komentarzach, jakie wy macie na ten temat zdanie i to też jak coś takiego obejść, żeby było prawidłowo. No, no wiesz. Mogłaś go zawsze jeszcze przez okno wyrzucić mogłam i samemu pójść. Mogłam go wystawić do basenu. Tak. Dobra, nie, bo już sugeruję odpowiedzi. Piszcie wasze zdanie. Moje dwa ulubione gadżety zimowe. Szmatki z Lidla do skóry, które są genialne do przemywania butów. Jak na dworze jest sól, no to warto zetrzeć szmatką, żeby skóra na bucie się nie niszczyła. To jest chyba sekret długowieczności moich wszystkich butów, to mogę wam mega polecić. Drugi gadżet to High Zero. Zobaczcie, jak on sobie poradzi z tym błotem. Petardziocha, naprawdę zimą od razu i piach, i śnieg, i wszystko zebrane. Właśnie z Olusiem zebraliśmy się zachowanie wszystkich świątecznych akcesoriów. Teraz to jest zagadka, co gdzie było. A po co? Nie, mi się to jest takie zabezpieczenie. Daj to chiński sprzedawca jaj. Co to mogło być? Trzymam te wszystkie opakowanka, bo potem łatwiej to zapakować. Ja tak uwielbiam tą serię. Zbieram ją od lat. Wszyscy jestem szczęśliwa. Poszli do stajenki, do Jezusa i panienki. Dzisiaj mam dla was polecajkę kremu pod oczy, naprawdę świetnego. Jego premiera miała miejsce dokładnie kilka dni temu, ale ja miałam przyjemność testować go wcześniej. Zobaczcie, dostałam go od marki w takim testowym opakowanku, a premierowo przyszedł do mnie już taki piękny, w ogóle pasuje mi do łazienki, co? Jest to marka Health Lab Skin Krem Slow On. To jest krem z pochodną retinolu, ale z taką, która ma niski potencjał drażniący i dzięki temu można go z powodzeniem nakładać pod oczy. Bo wiecie, w pielęgnacji retinolem przeważnie jest tak, że na wszystkich serach jest napisane, że omijamy okolice oka i okolice ust. A tutaj właśnie mamy krem, który możemy z powodzeniem nakładać pod oczy na tą okolicę, która naprawdę wymaga specjalnej pielęgnacji, mega wzmocnienia. Tutaj wam pokażę, sercem produktu jest
pochodna retinolu właśnie. Widzicie, innowacyjna cząsteczka widocznie wygładza drobne zmarszczki, spektakularnie zmieniając kondycję skóry. No ja Wam powiem, że jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Testowałam w swoim życiu różne, różniste kremy i naprawdę za grubą kasę, a ten jest w spoko cenie, mam dla Was zniżkę. Więc jeśli szukacie czegoś naprawdę bardzo, bardzo fajnego pod oczy, co daje efekty, to mogę Wam polecić. Jest super. Ja jeszcze zużyję to, co mam tutaj i wtedy przejdę do tej prawilnej butelki. Ale się cieszę, że teraz mam dwa w zapasie. Wszystkie szczegóły będziecie mieć na ekranie odnośnie zniżki i w opisie. I serio, to jest coś, w co moim zdaniem warto w 2023 roku zainwestować, czyli porządna pielęgnacja okolicy oka. Nie bójcie się do tego shiny ze zmytym make-upem, bo chciałam Wam pokazać, jak wygląda skóra sauté po używaniu tego kremu, bo moim zdaniem jest wyraźnie bardziej nawilżona, napięta. Ja jestem bardzo zadowolona, no bo serio, to jest innowacja, że można retinol, a raczej jego pochodną, nakładać pod oczy. Retinol jest zarobistą substancją, to już o tym wiecie. Mega, że jest krem, który właśnie na okolice oka można nakładać. Ja mam hopla na punkcie pielęgnacji tej okolicy, więc to jest naprawdę szczera polecajka. Widzę w Zarce zmianę ekspozycji na wystawach. Dobra, to wchodzimy. Przegląd zaczynamy w Zarce, bo tutaj jest zawsze największy wybór marynarek. I taka rada, jak idziemy szukać marynarki, to najlepiej mieć na sobie strój, do którego najczęściej je nosimy. Czyli u mnie to jest taki luźniejszy t-shirt, jeansy. I zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Będę Wam mówiła, które moim zdaniem są bardziej eleganckie, które bardziej codzienne i do czego się sprawdzą. Zaczynamy. Na pierwszy rzut model taliowany, ale z bardzo fajnie zarysowanymi ramionami, co powoduje, że to wcięcie w talii jest jeszcze bardziej zarysowane. I jako, że ona jest wzorzysta, to będzie dobrze wyglądała do gładkich ubrań. Z gładkim t-shirtem jest to ok, ale już z jeansami, które mają wzorek, moim zdaniem się to nieco gryzie, więc tutaj na dół spodnie bez żadnego wzoru. No i ta zdecydowanie taki posmak elegancji Francji. A tutaj mam coś dla osób, które może nie do końca czują się w marynarkach, ale chciałyby w swojej szafie mieć coś innego, inne okrycie takie na górę niż na przykład bluza, bo to jest taki miks bluzy z koszulą, z marynarką, ale ze zdobnymi guzikami, bardzo przyjemny w dotyku, zapinany na napy, więc bardzo wygodnie, no fajnie to wygląda. Zdecydowanie ponadczasowy klasyk. Pięknie skrojona, zobaczcie, nie jest ani za bardzo taliowana, ani luźna, po prostu coś idealnie pomiędzy. Jak fajnie wygląda do jeansów, ale też będzie super wyglądała do eleganckich stylizacji. Jestem zachwycona tymi ramionami, przepięknie zarysowane. Tutaj guzik, który jest pokryty tym samym materiałem co marynarka. I tutaj oczywiście ja noszę zawsze rozpiętą, więc tak też mierzę w przymierzalni, nie zapinam na siłę. No, w ogóle raczej rzadko nosimy zapięte, prawda? Więc nie ma co na siłę ich zapinać, jeżeli na przykład wiemy, że potem będziemy nosić je tak puszczone luźno. Ona też bardzo fajnie wydłuża sylwetkę przez to, że tak pionowo tutaj delikatnie spływa. A to shiny mundur. To jest krój marynarki, który uwielbiam. Zresztą na pewno doskonale to wiecie, jeśli oglądacie mnie dłużej, bo mam takie w kilku kolorach i czuję się w nich super. Więc jeśli szukacie czegoś oversize'owego, o luźnym kroju, co będzie do codziennych stylówek, ale i do eleganckich, bo na przykład na taką satynową sukienkę na ramionczkach większa marynarka to jest po prostu petarda, to tutaj macie w Zarce w nowej kolekcji. Ja Wam starałam się właśnie znaleźć taki model, bo bardzo często pytacie o te moje, a moje są już stare, bo ja mam je lata, a tutaj prawdziwa perełka. A tutaj taka krótsza propozycja i takie modele bardzo fajnie wyglądają do spodni z wysokim stanem, do spódnic z wysokim stanem. Są bardzo wygodne. No i ten konkretny, fajnie skrojony, ramiona świetne, ozdobne guziki lekko połyskujące. Super to wygląda. A jeśli szukacie czegoś w jasnym kolorze, to tutaj jest taki krem, śmietanka. Świetny kolor, bo biała czasami może być do naszej karnacji taka za mocna, a ten kolor złamany, piękny.
do butów pasuje. I no co dzień, zobaczcie, do jeansów, jakie fajne połączenie do tego czułemka, jest taka złamana elegancja i do bardzo, bardzo eleganckich, jak do spodni w kant, to oj, to naprawdę zrobi wrażenie. I ta już czułam, że będzie droższa, bo zobaczcie, ile ma zabezpieczeń, jaka jest cenna. Tu też zobaczcie, jaka przyjemna długość, nieco dłuższa niż ta granatowa, ale krótsza niż klasyczna marynarka. Fajnie leży, złote guziki sprawiają, że wygląda elegancko. Zara nazywa to tkaniną strukturalną i faktycznie, widzicie, ma taką strukturę, ale dobór kolorów jest bardzo fajny, ponieważ to jest taka jasna śmietanka i tutaj jest róż i granat i niebieski, tak, nie błękitny, niebieski. I spójrzcie, jak to fajnie gra z niebieskimi jeansami. Teraz z kolei udamy się do Mango, zobaczymy, co tutaj dają. Mango, w mojej opinii, tylko jedna marynarka była godna uwagi. Nie wiem, jak to jest online, zawsze jest pełno rzeczy, w sklepie. W ogóle to Mango jest jakieś małe tutaj w galerii, no ale dobra. Powiem wam, że te z Zary jakoś bardziej mi podchodziły, bo tutaj coś jakby odstaje. Góra jest fajna, ale ten dół, widzicie, tak drzut, idzie bardzo na bok, co nie jest fajne, więc zapowiadała się fajnie, ale jednak nie. No to ruszamy dalej. Teraz czas na Reserved i tutaj jeszcze mam do odbioru paczkę, bo kupiłam na wyprzedażach Oliemu jakieś ciuchy, więc najpierw poglądam, a potem odbiorę paczkę. Nie są to marynarki, ale fajna walentynkowa kolekcja. Tutaj t-shirt z napisem, z serduszkami, pasiaki, fajne. Nie bez powodu do pierwszej poszłam do Zary, bo tam są po prostu najlepsze marynary. Tutaj coś niestety nie gra, materiał jest za bardzo, moim zdaniem, lejący się jak na taki krój, przez co ona strasznie słabo trzyma formę. Epitka, duży wzór. Nie jestem przyzwyczajona do marynarek z trzema guzikami, aż ją zapnę, czego normalnie nie robię, ale chcę zobaczyć, jak to wygląda, ponieważ zawsze mam takie, które mają jeden lub dwa, a tutaj się czuję jak Angela Merkel. No, fajniejszy krój niż tej z Mango, ale nadal to nie jest to, więc Zarka tutaj wygrywa w naszym przeglądzie. Zawsze musimy trafić na śnieżną trasę. No a co zrobi morda? Mama chciała nagrać makaroniki w hotelu, a ta morda już wie. Taka tam nasza słodka historyjka. Cyryl zarządził wyjazd, skoro świt, i dobrze zrobił, bo zdążyliśmy się z Gdańska wyjechać bez śniegu. To jest bardzo fajna droga. Bardzo fajna. No, więc jedziemy. Gdzie jesteśmy? Koło brzegu. Cieszysz się? To co, do windy. I jak zwykle, słuchajcie, do wyjazdu nie wyjdziemy na dwór, bo my się tutaj tak świetnie bawimy. Ale ja zjem od razu makaroniki. O Boże! Juhu! Jest jakaś zabaweczka. Co tam masz? Jakie fajne. To... Wow, domino! Domino. Ale super! O, wow! Trzeba dopasowywać tymi samymi obrazkami. W ogóle od razu wzięliśmy plan animacji. A to jest nasza karta spa! I zaczynamy już dziś! Piona! Tak więc dojechaliśmy do Kołobrzegu, mimo lekkiej zadymki, nie, mimo prawdziwej śnieżycy udało nam się tu jakoś dotrzeć. I jak zawsze zaczynamy od tego, że idziemy do restauracji a la carte zamówić coś bardzo niezdrowego. Czemu? Fryty, nuggetsy, to burgera. Zdrowe. Tak, tak, burgery i fryty to jest najdroższa rzecz na świecie. Dobry! No cześć, jak tam? Pamiętasz mnie, czy nie? To jest niebo, to jest zestaw dziecięcy, ale ja go uwielbiam. Olciek zajada. Mniamciu. I proszę bardzo. Dziękujemy! Mama, bardzo dziękujemy! Ja je zjem! Miłego pobytu. Mama, kiedy Sylwio, ja... Cyrylu i mama, Oli. A kiedy ja możemy zjeść? Czekaj, przeczytamy. Sylwio, Cyrylu, właśnie była pani kelnerka. I nam przyniosła przesyłkę. Sylwia, Cyrulu i Oli. Serdecznie witamy was ponownie w naszym hotelu i życzymy miłego pobytu. Mamy makaron. A kiedy zjadę makaronik? To słuchajcie, przed basenem po jednym. Oli, jaki kolor? Ja ten chcę. Ja zielony, świetnie się składa. Stuknijmy się. Cheers, Oli. Można już nakryć. Idziemy na basen i właśnie chciałam wam pokazać,
jakie tutaj są udogodnienia dla dzieci. Zobaczcie, jest kojec, jest przewijak, więc na spokojnie, przebierając się z basenu, można tutaj Bobo zostawić. Cyryl i Oli weszli torem dla facetów, a teraz już się rozłączam, bo tutaj są prysznice. I znowu się z wami widzę. Hello. Zobaczcie, działa jacuzzi na dworze, Cyryl się na nie czai. Tu sobie robimy bazę, a baseny wyglądają tak. Jest brodzik dla dzieci, basen głęboki, tam jest dzika rzeka, którą uwielbiam. Tutaj są dwa jacuzzi i tu jest tak ciepło. To jest chyba jedyny basen w Polsce, w którym ja nie marznę wchodząc do wody, bo jest bardzo cieplutka, zobaczcie. To jest raj, serio, normalnie zawsze jak gdzieś wchodzę, to mam dreszcze i tak dalej, a tu jest idealnie. To jest takie doświadczenie, którego Shiny Seal nie chce zażyć, ale uważam, że to jest naprawdę wspaniała sprawa. Na dworze nie wiem, czy mróz, ale myślę, że tak gdzieś w okolicy zera. A tutaj takie fajne ciepełko. I oni są na dzikiej rzece i bardzo ciężko jest tutaj iść pod prąd. To jest moje ulubione miejsce na basenie, zabawa na dzikiej rzece. Ale czekaj, Oli, bo cała sztuka ciągnie... polega na tym, żeby spróbować wszystkiego. Najpierw ten. Indorku. Ale mi się dostało w przypadku. Pyszne. Ale teraz to coś innego. Spadzi i super kumple, spadzi i super kumple. Chodź mama, chodź. Czy ja muszę na drogę mieć paliwo? Miałam mniej cuksów, zostałam zmuszona. Oli, gdzie są te makaroniki ze zdjęcia? W moim brzuszku. A gdzie będą jutro? W pokoju hotelowym i ja je zjem. Nie, jutro będą w nocniku. To tu zaraz będzie zajadał. Jak ja uwielbiam hotelowe śniadania, to jest po prostu poezja. Też lubisz? Tak. No. Miałam nutynę. Jest kącik pieczywa. To nie jest tak, że my się tu ciągle obżeramy. Obżeramy się, ale później przychodzi ten czas, że trzeba to wszystko spalić. Proszę ja bardzo. Dwa gofry. Moja droga, chyba jednego goferka najwyżej spalić. Dlaczego? 300 było. No to myślę, że 300 to ma jeden gofer, pewnie ma z 500. Ale to był gofer z serkiem. Tylko z serkiem, tylko z serkiem.